czerwcowym wydaniu Tu się dzieje. Kultura w Pobiedziskach. Pobiedziski Ośrodek Kultury z okazji Dnia Dziecka zaprasza 1 czerwca na rynek o godzinie 16. Zapraszamy na liczne atrakcje oraz na spotkanie z kolorowym szczudlarzem i zabawę z wielgaśnymi bańkami. Zapowiada się świetna zabawa. Zaś 11 czerwca odbędzie się w sali widowiskowej koncert muzyki żydowskiej, Gdybym był bogaczem. Nasz Ośrodek Kultury organizuje 19 czerwca wycieczkę dla dzieci pod hasłem Poszukiwacze skarbów. W programie warsztaty edukacyjne i spacer z przewodnikiem po Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Również 19 czerwca o godzinie 19 odbędzie się w sali widowiskowej koncert Jerzykowski, organizowany przez Stowarzyszenie Wena Pobiedziska, na którym będziemy mogli podziwiać Joannę Zatej, grającą na fortepianie, i Jarosława Nadrzyckiego na skrzypcach. Pod koniec czerwca w Pobiedziskim Ośrodku Kultury odbędą się imprezy będące podsumowaniem sezonu artystycznego. 22 czerwca finałowy koncert muzyczny Studia Piosenki w sali widowiskowej Ośrodku Kultury. Następnie finałowy spektakl taneczny Teatru Tańca oraz pokaz street dance. 26 czerwca zespół pieśni i tańca Wiwaty zabierze nas w świat tradycyjnych zabaw i obrzędów świętojańskich. Zapraszamy na noc kupały nad jeziorem Biezdruchowo. Przedszkole Wesołe Skrzaty. W gościnnych progach Ośrodka Kultury 17 i 18 czerwca bieżącego roku odbędzie się uroczystość pożegnania dzieci 6-letnich. Ze względu na trwającą pandemię została podjęta decyzja o innowacyjnym sposobie organizacji uroczystego zakończenia roku. Nauczyciele nagrają występy dzieci w przedszkolu, a film z programem zostanie wyświetlony w dniach 17 i 18 czerwca o godzinie 18. Na uroczystość zostanie zaproszony absolwent z jednym rodzicem. W Bibliotece Publicznej wracamy do tak oczekiwanych spotkań z seniorami. 2 czerwca będzie spotkanie plenerowe Klubu Seniora na terenie Zespołu Szkół w Pobiedziskach Letnisku, godzina 15.30. 12 czerwca zapraszamy seniorów do Pomorzanowic o godzinie 15.00. Zaś członków Klubu Seniora z Biskupic i Jerzykowa na Plac Sołecki w Jerzykowie 17 czerwca o godzinie 16.00. Biblioteka w Biskupicach w dniach 10 i 17 czerwca organizuje bajkowe spotkania dla przedszkolaków. A od 1 czerwca zapraszamy na wystawę fotografii pod tytułem Dziecko. Biblioteka zaprasza przedszkola i szkoły gminy Pobiedziska do współorganizacji akcji Pobiedziskie Dni Czytania z Pchłą Szachrajką, które są planowane w dniach od 16 do 18 czerwca. 19 czerwca rynek w Pobiedziskach od godziny 12 bibliotekarki i rękodzielniczki z Pobiedzisk, Łubowa i Kiszkowa dla Olgi. Kiermasz książek i rękodzieła z linią życia dla Olgi. Z okazji 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca w dniach 22 i 29 czerwca w naszej gminie odbędzie się cykl spotkań poświęconych pobiedziskim śladom czerwca 56. Biblioteka w Pobiedziskach we współpracy z firmą zewnętrzną zaprasza do udziału w darmowych kursach języka angielskiego na poziomie A1, A2 i B1. Informacje i zapisy pod podanym numerem telefonu. Sołectwa. Dzieje się też w sołectwach naszej gminy. Sołectwa samodzielnie lub we współpracy z Pobiedziskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zapraszają na festyny i stałe zajęcia sportowe. W sołectwie Wagowo 1 czerwca planowany jest Dzień Dziecka, tego małego i tego dużego. Organizatorzy zapraszają na ognisko. Letnisko Leśne również organizuje Dzień Dziecka na Placu Zabaw 6 czerwca od godziny 13 do 16. W programie Dmuchana Zjeżdżalnia, Wata Cukrowa, Zabawy z Animatorem, Gigantyczne Klocki i wiele innych atrakcji. Tego samego dnia odbędzie się Festyn Sołecki w Stęszewku. Dnia 12 czerwca od godziny 15 do 18 na boisku przy Szkole Podstawowej we Wrączynie odbędzie się Dzień Dziecka. Organizatorem jest Sołectwo Wrączyn oraz Kart Art. Przewidziano wiele atrakcji dla dzieci. Tego dnia odbędzie się zbiórka pieniędzy dla Olgi Miśkiewicz. 19 czerwca na godzinę 16 Sołectwo Borowo Młyn zaprasza na festyn Szybowcem na wakacje. Tego samego dnia odbędzie się festyn sołecki w Gołuni. Natomiast w sołectwie Kołata 7 czerwca bieżącego roku rusza zumba na świeżym powietrzu. Zajęcia będą na placu na środku wsi. Zapraszamy wszystkich chętnych na godzinę 19.
a w Kociołkowej Górce na sali odbywa się w każdy poniedziałek gimnastyka dla każdego. Są to ćwiczenia z elementami jogi i pilatesu. Zapraszamy na 19 do sali przy remizie. W Biskupicach plenerowa gimnastyka dla seniorów w każdy poniedziałek o 16:30 na terenie przy szkole podstawowej. Pobiedziski Ośrodek Sportu i Rekreacji w dniach 19 i 20 czerwca zaprasza na weekend na Szlaku Piastowskim w skansenie miniatur. Z kolei 26 czerwca zaprasza na przygodę z tatą, spływ kajakowy, rajd rowerowy, zapisy w Pobiedziskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Wieści ze stowarzyszeń. Stowarzyszenie dla Ciebie. Zaprasza wszystkie chętne osoby w wieku od 13 lat do przygody z wolontariatem. Wolontariusz pilnie poszukiwany to projekt, jaki będzie realizowany w Pobiedziskach od 15 czerwca. 16 czerwca o godzinie 16 zainteresowanych zapraszamy na spotkanie do siedziby stowarzyszenia w Pobiedziskach przy ulicy Mieszka I nr 5. Sport Huragan. Swoje mecze regularnie rozgrywają piłkarze Huraganu, czyli Żaki, Orliki, Młodziki, Juniorzy, Rezerwy i Seniorzy. Dokładne daty meczów można zobaczyć na stronie www.huraganpobiedziska.pl, profilach klubu oraz Akademii na Facebooku. Seniorzy są liderami swojej ligi i cały czas walczą o awans do czwartej ligi. Już dziś zapraszamy na najbliższe mecze czerwono-czarnych u siebie, w Boże Ciało o godzinie 16. Zagramy z Pogonią u Łobrzenica. Zachęcamy do obejrzenia innych materiałów na naszym kanale, tu Pobiedziska TV. Do zobaczenia.